jest to już tradycyjnie na początku każdego nowego roku. Spotykamy się z różnymi środowiskami. Dzisiaj spotkaliśmy się z kotoszyńskimi przedsiębiorcami, aby wspólnie świętować rozpoczęcie nowego roku, roku 2020. Jest już taka tradycja, myślę, że dobrze spotkać się, dobrze porozmawiać, wymienić się informacjami, wymienić się poglądami i temu służą te właśnie spotkania. Na temat tego, co się działo w ostatnim roku
w gminie Krotoszyn, w samorządzie krotoszyńskim. Podzieli się z Państwem burmistrz Franciszek Marszałek. Następnym punktem będzie wręczenie gratulacji dla przedsiębiorców, którzy w roku 2019 zdobyli szczególne wyróżnienia i nagrody. No i ostatnim ważnym punktem będzie możliwość zabrania głosu przez Państwa. Rozpoczniemy nasze spotkanie od występu zespołu Tacy Nie Inni. Thank you.
Chciałbym przekazać Państwu kilka najistotniejszych, najważniejszych informacji dotyczących ubiegłorocznej pracy samorządu kotorzyńskiego. Ale zanim do nich przejdę, zwrócę najpierw Państwa uwagę na najbliższą przyszłość samorządowych przedsięwzięć związanych z polityką rządu. Samorządy zostały obarczone dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi i pozbawione części wpływów, które w przypadku Grodoszyna oznaczały powstanie braków budżetowych w wysokości około 12 milionów złotych. Złożyły się na niej samorządu miasta gminy Krotoszyn. Gratulujemy przyznania wyróżnienia od Gold and Million prestiżowego żółtego przewodnika po restauracjach Polski. Wyróżnienie zostało przyznane w postaci jednej czapki w kategorii restauracji. Było połączone z otrzymaniem najwyższej możliwej punktacji w tej kategorii. Życzymy, aby Cafe Tapas cieszyła się od tej pory jeszcze większym gronem wiernych klientów, a w latach następnych zdobyła jeszcze wyższe wyróżnienia. Po dokonaniu dorobku krotoszyńskich przedsiębiorców i przedstawieniu zadań na rok 2020 złożone zostały podziękowania za aktywność i wyróżnienia lokalnym przedsiębiorcom oraz życzenia noworoczne.